Rozpuszczamy. Jeszcze pytanie. Dzień dobry wszystkim zgromadzonym. Za nami inauguracja rundy wiosennej w Chojnicach. Chojniczanka, Chojnice, Bałtyk, Gdynia. Wynik bezbramkowy. Z nami trenerzy obu drużyn. Trener Bałtyku, Gdynia, pan Jacek Rębowski. Trener Chojniczanki, Chojnice, Grzegorz Kapica. Poproszę obu trenerów o krótki komentarz do spotkania. Może pan trener Bałtyku jako pierwszy. Ja myślę, że to było dobre spotkanie. Chojniczanka zagrała pierwszy mecz, my drugi, ale na płycie trawiastej pierwszy raz. My nie trenujemy na takiej płycie, nie mamy takiej płyty, cały czas na sztucznej trenujemy. Uważam, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dobra. W drugiej połowie Chojniczanka zagrała bardziej odważnie i dużo mi kłopotu sprawiła kontuzja prawego obrońcy, gdzie przemeblowałem całą drugą linię. Gdzie ta druga linia w pierwszej połowie grała bardzo dobrze, w drugiej połowie z tej drugiej linii nie za wiele zostało, tylko była walka. W pierwszej połowie my mieliśmy swoje sytuacje, w drugiej połowie Chojniczanka. Na pewno nie my byliśmy faworytem tego meczu, była Chojniczanka faworytem. My zbieramy punkty. W dwóch meczu z Chojnicami już mamy ten punkt więcej, bo to jest ważne, punkt więcej przy takiej samej ilości dla nas. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko to się rozstrzygnie na samym końcu. To znaczy ostatnie 2-3 kolejki. Faworyci tych rozgrywek remisują, grając między sobą, bo jest to bardzo wyrównane. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Trener Grzegorz Kapica. No tak, nigdy nie można być zadowolonym, jeśli na własnym stadionie strzela się bramki. To jest rzecz oczywista. Taka inauguracja, nie tak jak sobie wyobrażaliśmy, to jak każdy, kto wygrał u siebie, liczy na zwycięstwo. Pierwsza była bardzo słaba w naszym wykonaniu, to trzeba uczciwie przyznać. Natomiast druga już była do przyjęcia. To jest, były takie 20 minut, kiedy to rzeczywiście był znowu ten zespół, który ma jesień. Cóż, będziemy kontynuować, nie ma się czym wyrażać, nie można było wygrać, zremisowaliśmy. A nie było to łatwe spotkanie z tego powodu, że generalnie powiem, straciliśmy pierwszą połowę, a tak, ta gra, to na Wielkowskim mówił, że swojej drugiej linii, ja powiem o swojej, w tej drugiej połowie, no to nie miało jak zaskoczyć, to było za dużo strat, to było i Szymon Matuszek i Sławek, gdzie na którym to akurat zostało do końca, myśmy zawsze, to jest jeśli tracą to drugie, i grałem celnie. Tak, nie ma się jak zacząć, ma się tego ustawić, więc za tę pierwszą połowę należą nam się jedynki. Tak. Natomiast druga połowa wzięli się do roboty i niewiele ratowała, przechyliły szale zwycięstwa na swoją korzyść. Wyjście Aleksandra, wyjście Tomka Parzego i wyjście Marcina Trojakowskiego zmieniło nas z tego spotkania. Ale nie udało się, co trzeba czekać na następnym spotkaniu. Trenerze, z czego wynika ta słaba pierwsza połowa? O niej można powiedzieć, że właściwie się odbyła i tyle. No tak, to prawda. No tak, no my za to odpowiadamy, nie przecież nikt inny, prawda? Trzeba też powiedzieć szczerze, że chyba to ustawienie w drugiej połowie personalne jest lepszym ustawieniem niż to personalne ustawienie z pierwszej połowy. Tak to trzeba ocenić, to jasno i wyraziście. Więc ci, którzy grali w pierwszej połowie i nie zbyt im to dobrze szło, mają nad czym myśleć, bo weszli partnerzy, którzy to miejsce również chcą i teraz oni się będą musieli stawić, żeby zająć to miejsce. Czyli raczej w następnych meczach będzie pan grał piątką? Nie, sam pan wie doskonale, że my preferujemy ten 4-4-2. Ale 4-4-2 przy umiejętnej grze tej drugiej linii. To jest podstawowa rzecz. Jeśli nie jedzie, trzeba szukać innych rozwiązań. Dzisiaj nie szło, szukaliśmy innych rozwiązań. Po to ich wszystkich tutaj mamy, żeby te rozwiązania móc wprowadzać w życie. Pokazało, że to funkcjonuje. Nie wiem, co nam brakowało, żeby ta bramka padła. I następne spotkania, no, będziemy szukać tych nowych rozwiązań, tak, żeby ten zespół znowu mógł zdobywać punkty, tak jak było na jesieni. Pytanie do trenera, bo tylko panie trenerze. Dwa mecze, 0 bramek, 2 punkty. Wasz początek rundy wiosennej też chyba nie taki, jak sobie wyobrażaliście. To znaczy, no wie pan, ja sobie wyobrażałem tak właśnie jak teraz, że nie przegrywamy, co można nie przegrać. Bo dzisiaj ten mecz mogliśmy przegrać w drugiej połowie. Nie przegraliśmy go. Ja się bardzo cieszę z tego wyniku. Tak jak powiedziałem, w dwóch meczu z Chojniczanką mamy 4 punkty. Przy takiej samej ilości punktów my będziemy wyżej w tabeli. Czy to będzie miejsce premiujące nas czy Chojniczankę do awansu, czy będzie to miejsce 5., 6., 4. No tak, to ja w tej chwili będzie jednej tylko rzeczy Bałtyku, proszę pana, jeszcze zostało 15 meczów. Jest 15 meczów, mamy 29 punktów, tak? 15 meczy i proszę pana, jest do wzięcia 45 punktów. Jeżeli teraz się przełamiemy u siebie w meczu z Grudziądzem, to na tym, serdecznie oczywiście, bo na tym skorzystają wszyscy,
Ja jestem z tego początku zadowolony. Nie mam tylko jednej rzeczy, o którą walczyłem. Szybkiego napastnika. Miałem szybkiego napastnika, który był na testach i wygrywaliśmy wszystkie sparingi bardzo łatwo, jak on był. W dwóch meczach 3 bramki. Kolejny napastnik, na którego nie było środków, poszedł do Kościerzyny, dwumetrowiec. I jak był, to też wygrywaliśmy. Jak tych dwóch przestało grać w sparingach, ja niestety miałem dość dużo problemów ze zdobywaniem bramek. Ja widzę, że mam zespół, ale nie mam w tej chwili, jak na razie, piłkarza, który będzie strzelał. Ci, którzy byli na jesień za poprzedniego trenera, to król strzelców miał 3 bramki. Proszę pana, 3 bramki to Grzegorz dzisiaj ustawi się. Grzegorz się ustawi i przez 17 meczów też strzeli 3 bramki. Nie mam takiego zawodnika, żeby mecze wygrywać, to muszę mieć takiego piłkarza. Dwóch meczów nie przegrałem, byłem bardzo blisko w pierwszym meczu do zwycięstwa, 3 sytuacje, przeciwnik 1. Dzisiaj w drugiej połowie się bardzo cieszę z tego remisu, bo mam 4 punkty z Chojnicami. To Chojnice powinni się martwić, jak będzie koniec tabeli, bo przy równej ilości punktów ja będę wyżej. Tak to wygląda. Ja mam pytanie do trenera Kaplicy. Panie trenerze, na konferencji prasowej poniedziałkowej mówił trener, że obserwował trener Bałtyk w meczu ligowym z Ruchem. Czy ten Bałtyk z tym meczu z Ruchem i ten Bałtyk z dzisiaj to jest to samo, czy jednak zaskoczył czymś pana ten zespół? Nie, ja cały czas jakby zwracam uwagę przede wszystkim na swój zespół, prawda? To ja cały czas szukam tego, co my możemy lepiej zrobić. Przeciwnik cały czas jest przeciwnikiem, cały czas będzie robił wszystko, żeby ci utrudnić grę, niemożliwe zdobyć się punktu. To my się musimy dostosować do tego, jak zrobić to, żeby ten przeciwnik wyjechał stąd pokonany. Dzisiaj nie udało nam się tego zrobić, ale głównie mówię z tego, że ten mecz nam się zaczął dopiero 46 minuty nam. Więc oto mam do siebie też potencję, prawda? Bo to ustawienie widać w pierwszej połowie, które ja przecież posłałem na boisko i funkcjonowało tak, jak to powinno funkcjonować. Dopiero te zmiany w przerwie też przeze mnie zrobione zaczęły przynosić powoli efekty. Więc to Bałtyk gra cały czas swoje. Żadnego zaskoczenia, powiedzmy, nie było. Wiedzieli, jak grają, na co trzeba się przygotować. Byliśmy na to przygotowani. Tyle, że mówił pan o stratach Szymona Matuszka i że z tego wynikała między innymi zmiana w przerwie, a Szymon Kaźmirowski? Szymon Kaźmirowski, no to tak zawsze jest, jak pan jako trener zapyta piłkarza, czy wszystko jest ok, czy jesteś już gotowy. On od poniedziałek zapalenie tkanki, 3-dniowy antybiotyk, wczoraj był na rozruchu. Generalnie zawsze tak jest, że tego się nie da oszukać, trener powinien wiedzieć, ale jest tam jakieś coś takiego, że człowiek myśli, no to jest chłop, który rzeczywiście potrafi to robić i ta jedna sytuacja mogła jakby rozwiązać się, prawda? Ale to nie jest ten Szymon, którego my tu chcemy oglądać, on sam rozmawiał z nim teraz, to nieprzygotowany, nie. Bo jak się wychodzi z łóżka, się bierze antybiotyk, się wchodzi do meczu, nie ma żadnych szans, żeby oszukać ten organizm. To Szymon był tego dzisiaj przykładem. Te zmiany, które pan wykonał w przerwie w drugiej połowie, dadzą panu do myślenia, no bo generalnie rzecz biorąc, były udane. Moim zdaniem w ogóle w przypadku Marcina Krajewskiego. Tak. No Marcin już od kilku tygodni daje sygnał taki, że bardzo uparcie walczy o miejsce w tym zespole. Długa rozmowa w przerwie zimowej, jak to zawsze po wakacjach, oni wracają trochę, nie wszyscy, niektórzy, trochę otłuszczeni, jego to dotyczyło. Także szczera, męska rozmowa, że jeśli chce grać w piłkę, najpierw musi się zabrać za siebie. Kupił sobie garnki do gotowania na parze, gotuje sobie sam, kilogramy poszły w dół, od razu inny zawodnik. Znaczy od razu w tym sensie, że na treningach chłopcy to wiedzą, partnerzy, że to jest chłopak, który bardzo chce grać. Daliśmy mu szansę w drugiej połowie, nie mogę powiedzieć, że on zmarnował, bardzo aktywnie, jasno, że z błędami, ale już teraz Tomek Pestka ma dylemat, że jest chłopak, który na to miejsce moje czeka. Jeśli ja nie będę grał dobrze, to ten, który wejdzie, może to robić lepiej niż ja. Trzeba mu się bardzo skupić, skoncentrować, żeby tego miejsca nie oddać. Może więcej tych garnków kupimy. Nie ma nikogo więcej, który aż tak jakby wrócił za aż taką nadwagę. Także to tak humorystycznie biorąc, ale to świadczy o piłkarzu, że bardzo poważnie do tego podchodzi, że rzeczywiście na czymś mu zależy. Chociaż to, że przyjechał w taki sposób, już nie dbając o to, no to też świadczy o tym, że to nie zawsze tak dobrze funkcjonuje. Niezręczna cisza. Tak. To dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.